Brama zimnej skały. Tunel prowadzi do zachodniej części miasta. Azadi kontrolują cały ruch. Obawiają się zamachów terrorystycznych. Wszędzie pełno żołnierzy. Azadi chyba sądzą, że zdołają zapobiec zagrożeniu terrorystycznemu. Mylą się. Brama zimnej skały jest wciąż zamknięta, obywatelko. Musisz iść naokoło. Tylko w magicznym imperium Ropera najwyższej jakości mikstury, akcesoria i amulety na zamówienie. Tylko w magicznym imperium Ropera. To przedstawiciel mrocznego ludu. Mroczna osoba. To pewnie przewodnik cienia, kapitan tamtego okrętu cienia. To okręt cienia, należący do mrocznego ludu. Podróżuje znacznie szybciej niż inne okręty. Ktoś z mrocznego ludu. To przewodnik cienia. Chciałabym się dostać do waszego miasta. Muszę odwiedzić bibliotekę. Przybyliśmy tu w celach handlowych. Nie zabieramy pasażerów. Dawno, dawno temu byłam na jednym z waszych statków i poznałam tam kogoś z twojego ludu. Nazwał mnie Falą. Niewielu z twojej rasy miałoby czelność nadać sobie ten tytuł. Niczego sobie nie nadałam. Powtarzam tylko jego słowa. Gdybyś była Falą, zabrałbym cię ze sobą, ale widzę jedynie istotę ludzką. Chciałabym jeszcze raz prosić o transport. Nie zabieramy pasażerów. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Nie możemy. Nie zabieramy pasażerów. Nigdy. A jednak czasem zabieracie. Dawno temu płynęłam na jednym z waszych statków. Więc miałaś szczęście. Nieczęsto się to zdarza. Chciałabym jeszcze raz prosić o... Nie zabieramy pasażerów. Bardzo mi zależy, żeby dostać się do waszego miasta, do biblioteki. Szukam pewnej osoby. W mieście nie ma żadnych ludzi. Nieczęsto wpuszczamy kogokolwiek do naszego lasu. Nie szukam człowieka, lecz białej z rasy drak. Nie znam tej istoty. Musisz poszukać gdzie indziej. Chciałabym jeszcze raz prosić... Nie zabieram. Zapłacę ci za podróż. Nie interesują mnie twoje pieniądze, istoto ludzka. Więc czego chcesz? Poszukujemy nowych ksiąg do naszej biblioteki. Pewnego dnia będzie kompletna, a my udamy się na spoczynek. Do tego czasu podróżujemy i zbieramy. Chciałabym jeszcze raz... Azadi wiedzą, że tu zatłumowaliście? Pewnie nie byliby zachwyceni. Oni nas nie obchodzą. Wystarczy jedno słowo i to się zmieni. Mogą was zatrzymać w porcie. Nie potrzebujemy niczyjej zgody na opuszczenie tego miejsca. Nasz statek potrafi ukryć się przed waszym wzrokiem. Jeśli chcemy być niewidzialni, jesteśmy niewidzialni. Jeśli chcemy zostać zapomniani, zostaniemy zapomniani. A teraz odejdź, istoto ludzka. Mamy już dość twoich pogróżek. Ty, nie będę z tobą rozmawiać. Mam już dość twoich pogróżek. Samara, nie sądziłam, że lubią ocean. Może po prostu jest ciekawa.
kapitan. Jest bardzo wyluzowany, biorąc pod uwagę, że zapasy nadal czekają na załadunek. Wszystko w porządku? Większość zapasów jest już na pokładzie. Jeszcze tylko kilka skrzynek ziarna i warzyw, trochę mikstur i kilka mniej istotnych drobiazgów. Dobrze. Nie zwlekajcie za bardzo. Wnioski o wydanie odpowiednich zezwoleń są już u Azadi. Głupcy! Gdyby wiedzieli! Ciii! Nie tak głośno. Nie kuśmy losu. Ha! Nie sądziłem, że wierzysz w te metafizyczne brednie, kruczowłosa. Los? Ha, ha, ha! Nasza przyszłość zależy tylko od nas. Mimo wszystko lepiej dmuchać na zimne, więc nie przewidujesz żadnych problemów. Wszystko w porządku. Statek zmierza na wyspy. Przynajmniej tak wynika z naszych ostemplowanych, idealnie podrobionych dokumentów. Mimo wszystko odetchnę dopiero, kiedy bezpiecznie dotrzecie na miejsce. Nic się nie bój. Odetchniesz bardzo szybko. Tylko w magicznym imperium Ropera najwyższej jakości mikstury. Mikstury, zioła, ciasteczka w dziwnych kształtach. Wszystko dla wiedźm, magów i czarnoksiężników. Składniki organiczne najwyższej jakości. Pęcherze elgwanów, szczurze ogony, łajno! Zaraz, ten człowiek, skądś go znam. Czemu myślę o ruchomych schodach? Dobry Boże. Roper Klaks? Do usług, pani. A co mogę dla ciebie? Zaraz, ja cię znam. Skąd ja cię znam? April. April Ryan. Tak. Jakże się cieszę, że cię widzę. Że co? Zbyt długo się nie widzieliśmy, kochana. Zbyt długo. No, tak. Nie widzieliśmy się długo. Co porabiasz? A, takie tam różne. To naprawdę wspaniale, a ja zostałem wyleczony. Wyleczony? Co masz na myśli? Dałaś mi niezłą nauczkę. Właśnie tego było mi trzeba. To prawdy? Ależ tak, ujrzałem wszystko z innej perspektywy. Miałem sporo czasu na zastanowienie. Kiedy wreszcie wydostałem się z tego strasznego urządzenia, wstąpiłem do A, W i C. Anonimowych wiedźm i czarnoksiężników. To wspaniała grupa pomocy zawodowym magom. Aha. Bardzo mi pomógł kontakt z innymi cierpiącymi na tę samą przypadłość. Przypadłość? Pragnienie przejęcia władzy nad światem, zwane również syndromem PPWS. Rozumiem. A teraz? Jestem zdrowy. Potrafię kontrolować swoje pragnienia. Zarabiam na życie jako prosty kupiec i autor bestsellerów. To chyba dobrze. Tak, to świetnie. Powiedz mi, April Ryan, czy mogę ci się jakoś odwdzięczyć? Mam niewielki problem z mrocznym ludem. Mhm. Obraziłam przewodnika cienia w cienistej przystani i nie chce ze mną rozmawiać. Tak, mroczny lud jest bardzo drażliwy. Kiedy jeszcze byłem zły, próbowałem obrócić jednego z nich w kamień. Nie był to najlepszy pomysł. Jednak przeważnie mają dość pragmatyczne podejście do życia. Tak naprawdę zależy im tylko na zbieraniu ksiąg do tej swojej biblioteki. Daj im coś, czego poszukują, a na pewno chętnie ci pomogą. April Ryan, co mogę dla ciebie zrobić? Mówiłeś, że napisałeś książkę? Tak, i to prawdziwy bestseller. Kilka lat temu spisałem swoje wspomnienia.
pożegnanie z magią. Autor Roper F. Klax. Co oznacza inicjał F? Nic, po prostu ładnie wygląda. W każdym razie okazało się, że w pierwszym i jedynym nakładzie była niewielka usterka. Na stronie 108 przypadkowo znalazło się niewielkie zaklęcie. Kiedy czytelnik dochodził do tego miejsca, książka wybuchała. Jesteś pewien, że nie miałeś z tym nic wspólnego? Ja? A w żadnym wypadku. Oczyszczono mnie ze wszystkich zarzutów. Magiczny sąd całkowicie mnie uniewinnił. Jestem uczciwym pisarzem. Niestety, pozostał tylko jeden egzemplarz pożegnania z magią autorstwa Ropera F. Klaxa i jest w moim posiadaniu. Odczarowałem go, więc strona 108 jest już zupełnie nieszkodliwa. Chcesz rzucić okiem? Wiesz, nie bardzo. Nie oddałbyś mi tej swojej książki? Sam nie wiem. Pamiętaj, że to ostatni istniejący egzemplarz. Wszystkie inne eksplodowały. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale muszę się jakoś dostać na pokład tego okrętu cienia, cumującego w cienistej przystani. I sądzisz, że moja książka ci w tym pomoże? Możliwe. Mroczny lud to kolekcjonerzy rzadkich ksiąg, a twoja jest dość unikalna, nieprawdaż? W rzeczy samej. A nie sądzisz, że to ogromny zaszczyt, jeśli twoja pierwsza opublikowana książka stanie się częścią największego księgozbioru w Arkadii? No tak, tak, masz rację. Zaczekaj, mam ją przy sobie. Nigdy się z nią nie rozstaję. Nie ma sprawy. Tylko na nią uważaj. Nie zamocz jej i nie dawaj jej czerwonego mięsa. I na równowagę. Nie trzymaj jej do góry nogami w czasie pełni księżyca. Ech, już nigdy nie zadumam się nad rozdziałem 10 powodów, dla których nie należy budować latającego zamku. Strona 42. Spójrz na to z innej strony. Tysiące ludzi będą mogły poznać twój niezwykły światopogląd. Twoja książka stanie się częścią czegoś znacznie, znacznie większego. Masz rację. Oczywiście, że masz rację. Dalej, dalej, zabierz ją, zanim zupełnie się rozkleje. A kiedy płacze mag, cały świat płacze wraz z nim. Dlaczego? Ach, dlaczego? Wszystko to dla jedyny wiedźmy, istniejący magów, egzemplarz książki Klaxa. Jeśli będę miała szczęście, nie eksploduje mi w rękach. Zbieracie księgi, prawda? Zbieramy wszystko, co zostało zapisane. Księgi, zwoje, kamienie, kryształy, kroniki, poezje, dzienniki, opowiadania. Od pierwszego słowa aż do... kiedyś nadejdzie ten czas. Ostatniego. Dopóki kolekcja jest niekompletna, będziemy podróżować, handlować i zbierać. Domyślam się, że ostatni istniejący egzemplarz rzadkiej księgi mógłby was zainteresować. Mógłby, o ile nie mamy go już w swoim posiadaniu. Nie, tego na pewno nie macie. Pożegnanie z magią Ropera F. Klaxa. Porozumiem się z moimi braćmi w bibliotece. Nie posiadamy tej książki. Musimy ją mieć w swojej bibliotece. Zechcesz nam ją oddać? Coś za coś. Muszę się dostać do waszego miasta. Pokaż mi tę księgę. Chcę ją obejrzeć. Dobrze, istoto ludzka. Ta książka ma dla nas wartość. Pozwolimy ci wejść na nasz okręt cienia. Dziękuję. Kiedy wypływamy? Wkrótce. Czekamy na ostatnią dostawę. Wejdź na pokład. Na pewno nie chcesz niczego zjeść? Mogę coś zamówić. Nie jestem głodna, ale dziękuję za propozycję.
Dobra. To może jakaś kawa? Albo herbata? Również dziękuję. Mam też whisky. Niczego mi nie trzeba, Damian. No dobrze. Jak? Co o tym wszystkim myślisz? Nie powinnaś wierzyć w ani jedno słowo tego typa. Próbował cię podejść. Nie ma żadnych dowodów na to, że Rezie cokolwiek się stało. Mam nadzieję, że masz rację. Tak daleko zaszłam, a tu okazuje się, że Reza... Cz. Stop. Nie ma sensu wyobrażać sobie najgorszego. Musi dla ciebie wiele znaczyć. Ten Reza. Znaczy. Tak długo był moim najlepszym przyjacielem. Byłam w nim zakochana po uszy. A gdy mi przeszło... To znaczy, nie kocham go wcale słabiej, ale uczucie jest teraz inne. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Straciłam wiarę nie tylko w niego, ale we wszystko. W szkołę, przyjaciół, moje hobby, moją przyszłość, Rezę. Nic już się dla mnie nie liczy. Gdy Reza zaginął, wiedziałam, że muszę go odnaleźć. Nie tylko dlatego, że jest moim przyjacielem, czy że go kocham, ale gdybym tego nie zrobiła, kim bym się stała? Albo raczej czym? Zoe, którą teraz jestem, może mi się nie podobać. Ale Zoe, która opuściła swojego przyjaciela, po prostu bym znienawidziła. Więc tak, jest dla mnie bardzo ważny, jasne, ale teraz chcę, żeby nic mu się nie stało. Chcę tego bardziej niż czegokolwiek na świecie. No, ten facet. Ten w ogrodzie? Zachowywał się tak, jakby to on za tym wszystkim stał. Jakby kontrolował Wati Corp. Słyszałem różne plotki, ale nigdy im nie wierzyłem. Nazywa się chyba Alvin Pitts. Pitts? Założyciel Wati? Miałby teraz kilkaset lat. Choć pod pewnymi względami ma to sens. To częsty temat rozmów w biurach. Co się stało z Alvinem Pittsem? Nikt nie wie. Ale teorii jest mnóstwo. Niektórzy mówią, że żyje dzięki maszynom i wciąż kontroluje Wati Corp. Najczęściej takie teksty się wyśmiewa. Ale on nie był po prostu podłączony do maszyny. Wyglądał, jakby sam nią był. Przynajmniej w części. I był też zły. Żałosny, a przy tym pełen nienawiści. Twierdził, że kradnę mu zmysły. Chyba się nawet mnie bał. Z tego, co mówiłaś wcześniej, wynika, że jest całkowicie zależny od sieci. Zakłócenia muszą go napawać przerażeniem. Jeśli potrzebuje sieci, aby widzieć i słyszeć, to bez niej jest kompletnie zagubiony. Nie czuję się już bezpieczna. Wiedział, kim jestem. Był w snach Rezy. Wszędzie masz szpiegów, kamery, roboty. Nie przejmuj się, Zoe. Tu cię nie znajdzie, obiecuję. Poszukam jutro jakichś informacji o Pitsie. Musisz być bardzo zmęczona. Zatrzymuję cię. Przepraszam, ja... No dobra, jestem zmęczona. Powinnam znaleźć hotel i zastanowić się, co dalej. Dzięki za ciuchy, Damian, ja... Nie musisz szukać hotelu. Możesz zostać tutaj. Jeśli ci to odpowiada. Mogę spać na podłodze. O, naprawdę nie musisz... Wiem, ale wiele przeszłaś i mi pomagasz. W zamian mogę przynajmniej powiedzieć, że moje łóżko stoi przed tobą otworem. To nie zabrzmiało zbyt dobrze. Wiesz, o co mi chodzi. Dzięki, Damian. Jeśli nie przeszkadza ci moja obecność tutaj, to zostanę. No dobra. Pościelę ci łóżko. Nie, poradzę sobie. Chyba możesz mi pomóc. Tak, jasne. Przy okazji, nie zdziw się, jeśli rano mnie nie będzie. Bardzo wcześnie zaczynam pracę. Luz, poradzę sobie. Zostanę tutaj. Dobrze. Idę poszukać ci prześcieradła i kołdry. Oto ono, apostole. Największe osiągnięcie Imperium na wschód od Sadiru. Prawdziwy monument naszej wiary i potęgi.
Nawet w Sadirze nie ma budowli, która mogłaby się równać z tą wieżą. Ale czemu jest taka wysoka? Pytasz niewłaściwą osobę. Kim jestem, by kwestionować nieskończoną mądrość szóstki? Pokładam w niej bezgraniczną wiarę. Oczywiście, jak my wszyscy. Wejdź do środka, apostole. Emisariuszka już na ciebie czeka. Dan zapewnił mi eskortę do wieży i oprowadził mnie po tym dziwnym mieście. Wejdź do środka, apostole. Emisariuszka już na ciebie czeka. Jestem oczekiwany w gabinecie emisariuszki. Powinienem wejść do środka. Apostole Alvane, witam w Markurii. Proszę, wejdź. Jesteśmy zaszczyceni twoją wizytą. Mam nadzieję, że podróż nie była męcząca. Nie, pani. Imponujący przybytek. Budowa jest niemal zakończona. Wkrótce odbędzie się inauguracja stałej siedziby Azadi w północnych krainach. Szóstka przybędzie na tę okazję aż z Sadiru, ale niepotrzebnie cię zanudzam. Przecież już to wiesz. Mniemam, apostole, że przysłano cię tutaj, abyś zaniósł słowo bogini niejakiemu Skorpionowi. W rzeczy samej, wielu wybrańców zginęło na północy z ręki tego zbrodniarza. To prawda. Rozumiem, że szóstka straciła wiarę, iż sami będziemy go w stanie pojmać i zabić. Przybywam, aby wspomóc twoje wysiłki, pani. Nie zamierzam podważać autorytetu i doświadczenia twoich dowódców. Rozumiem. A zatem powinniśmy być wdzięczni, że apostoł użyczy nam swego miecza. Okazuje się, że ci terroryści to poważny problem. Stoją na drodze postępu i oświecenia duchowego. Pogarszają tylko los tych, których teoretycznie bronią. A przecież chcemy jedynie skąpać tych heretyków w oczyszczającym świetle bogini, zapewniając im miejsce w raju. Lecz ci awanturnicy muszą utrudniać wszystkim życie. Twierdzą, że chcą wolności i demokracji, choć przecież otrzymali od nas znacznie więcej. Bez nas nie mieliby nawet swojego miasta. Przynieśliśmy pokój, bogactwo i rozwój technologiczny. Czego jeszcze pragną? Święte słowa, pani. Więc gdzie zaczniesz poszukiwania? Jeśli chcesz, oddam ci do dyspozycji kilku swoich ludzi. Dziękuję, emisariuszko. Będę potrzebował kilku ludzi, ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę sprawdzić kilka poszlak. Zrób wszystko, co konieczne, by zdławić tę iskrę, zanim przerodzi się w pożar. Wieża musi zostać ukończona na czas. Jeśli nie dotrzymamy terminu, wszystkich nas spotkają straszliwe konsekwencje. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wymierzyć Skorpionowi sprawiedliwość, pani. Dobrze. Możesz odejść, apostole. Wkrótce znów się spotkamy. Kapitanie Wamonie. Apostole Alvane, co takiego sprawiło, że opuściłeś swoje sanktuarium? Mam zadanie. Zadanie, rozumiem. To musi być coś poważnego, skoro Rada przesłała cię tu aż z Sadiru. Przecież mamy już w Markurii kilku doskonałych dowódców i agentów. Więc kogo masz zabić tym razem? Kogoś, o kim powinienem wiedzieć? Obawiam się, że moje zadanie to sprawa poufna pomiędzy mną a emisariuszką, kapitanie. Nie obrażaj mnie, Alvane. Cieszę się najwyższym zaufaniem emisariuszki. Nie jesteśmy w Sadirze. Pewne sprawy załatwia się tu inaczej. Kapitanie? Wybacz, pani. Czyżbym przemawiał zbyt śmiało? Apostoł przybył tutaj z polecenia szóstki. Powinniśmy traktować go z szacunkiem. Oczywiście. I z radością witamy go w naszej małej kolonii imperialnej. Właśnie wychodził. Dziękuję ci, apostole. Niechaj światło bogini rozświetla twą ścieżkę. Dziękuję, emisariuszko. Kapitanie?
Apostole. Pani, chciałaś mnie widzieć. Co sądzisz o tym, Alwane? Służyłeś z nim w Sadirze, nieprawdaż? Tak, pani. Alwane to doskonały szermierz i lojalny sługa szóstki. Oszczędź mi tych wymijających odpowiedzi, kapitanie. Jesteśmy sami. Nie ufam mu. Zbyt szybko wspiął się na szczyty. Ma układy. Kogoś w szóstym kręgu? Tak uważam. Jego zdolności posługiwania się mieczem są więcej niż wystarczające. Ale to, że zasiada w trybunale, jest niezwykłe, biorąc pod uwagę jego korzenie. Tak. Jest młody, nieprawdaż? Zbyt młody i nie ma rodziny. Nie ma pochodzenia. Ach, teraz rozumiem, czemu za nim nie przepadasz. Z całym szacunkiem, pani. Nie chodzi mi tylko o jego rodowód. Ma dziwnych przyjaciół, a jego szlachetność jest wręcz irytująca. Skąd to nagłe zainteresowanie apostołem Alwane? Szóstka przysłała go tutaj bez uzgodnienia tego ze mną i to mnie niepokoi. Zastanawiam się, co to może znaczyć. Poza tym, ten apostoł wydaje mi się pobłażliwy. Nigdy nie był tak daleko od domu. Jeśli zacznie współczuć tym heretykom... Rozumiem. Co proponujesz? Chcę, żebyś śledził jego poczynania. Przypilnuj, żeby nic nie przeszkodziło mu w wykonaniu zadania. Zgodnie z rozkazem, pani. To wszystko, kapitanie. Możesz odejść. Dziękuję, pani. Możesz mi wierzyć. Nie spuszczę wzroku z tego apostoła. Jesteśmy zaszczyceni twoją obecnością. Twoja fala przebyła wiele oceanów i daleko zaniosła nasze okręty. Dziękuję. Więc wiesz, kim jestem? Przewodnik cienia nie wiedział. To dziwne. Dzielimy wszystkie wspomnienia. Nasze myśli stanowią jedność. Powinien cię rozpoznać. Może nie myślał jasno. Może jego wzrok był zamglony. Może... W porządku, przecież jestem tutaj. A więc to jest wasze słynne miasto. Robi wrażenie? Oto ono. Zawsze w ruchu. Dryfuje z falami kosmosu, zdane na łaskę jego prądów i przypływów. Przybyłaś, aby zobaczyć się z białą z rasy. Zgadza się. Czemu jest tutaj, z wami? Nie nam rozważać decyzję rasy Drak. Możesz ją sama o to zapytać. Chodź. Oczekuję cię w bibliotece. Chodź ze mną.